Dobra, nie ma co. Nie wiadomo, kiedy będzie okazja, nie ma wiatru, nie jest tak źle, nie pada deszcz. 7 km spacerkiem. 20 minut w jedną, 20 w drugą. Trzeba się zawsze zmobilizować. Się okazało, że miałem mojego flaka, ale powietrze jeszcze było, więc jestem dobrej myśli. Nie chcę mi się teraz zmieniać dętki. Ostatni raz jeździłem w Rendsburgu. Napompowałem. Nie no, wezmę na wszelki wypadek, bo jeszcze będę wracał na piechotę. Wezmę na zapasową dętkę. Jak tak blisko jeżdżę, to nie biorę, nie? Ale no nie wiem. Może zmiana ciśnienia, ale to by się w obydwóch zmieniło. To muszę jakąś małą dziurkę mieć w tylnej oponie. Dętce. Nie wiem, czy mi się chce, czy nie. Ale jadę, kurde. Rowerek już jest wysuszony. Znowu chyba pedały będę musiał zmienić, bo coś tam pstryka. Jadę. Tu przez most i już. Jest nawet ścieżka rowerowa. Tam już dalej. Można powiedzieć, jak na życzenie przestało padać. A już kombinowałem, mówię, a zostanę na trackstopie. Tylko 40 minut. Miałem nosa. A już 40 minut mi się może przyda. Jutro mniej więcej wiem, gdzie dotrę. Albo do Rapid City, South Dakota, albo do Belfouche, South Dakota. Stąd. Bo jakbym spał tam na trackstopie, to ciut wcześniej. Wiosna. No dobra, dokąd teraz? The Moines River Trail, 10 minutes. Principal Riverwalk, 13 minutes rowerem. No i pięknie. Kurde, podoba mi się to miasto, jak na amerykańskie. I taka obecność ścieżek rowerowych. Rzadko to jest spotykane w tych Stanach, jak Texas, Iowa. Znaczy Iowa teraz mogę powiedzieć, że nie, ale w sensie takim, że w Teksasie, w dużych miastach, tak, gdzieś tam bliżej centrum, nie? Na przykład Dallas czy Houston, ale ciut za miastem i nawet pobocza dobrego nie ma, nie? No tak, tu mamy rzekę i wał antypowodziowy. Ja w drugą stronę i zaraz będę. Ten szlak prowadzi. A tutaj, dobra. Szybka rundka i wypad. Wyjechałbym ten, ale nie chcę chodzić roweru. Już lepiej mokrym betonem. Rowerowej. Czy nie? Tak. Teraz sobie trzeba radzić ulicami. Czy tu się ciągnie coś? Nie, dobra, jest. Niedokończona. Jest jakaś nowa dzielnica. Ta, niedokończona. Dobra, jesteśmy już tutaj w centrum. Parkingów nie brakuje.
tutaj jeden, tutaj piętrowy, tam piętrowy. To jest i tam jeszcze jakiś, tylko tamten chyba rozbierają. Ameryka. Tu jest chyba niedaleko stacja, tak, tam będzie stacja. No, przy centrum. No, zapach steaka. To znaczy, że coś życie tutaj jest. Jakieś restauracje są otwarte. Ej, dość spore. To Des Moines. Przejadę kwadracik do rzeki. I wystarczy. Nie no, parking na parkingu, nie? Jest to niesamowite. Czemu wszystko to zamykane? Nie. Może tak po prostu w niedzielę jest. Des Moines. Tu muszę sobie walnąć zdjęcie temu składakowi. Dość spore to miasto. Nie spodziewałbym się. Zawsze mi się kojarzyło, że jest małe. W cyklu tu jest parking. Tam jest parking. Jedna trzecia budynków w tym mieście to chyba parkingi. Nie wiem, żartuję, ale jeden na drugim, nie? To jest pewien model amerykańskiego stylu życia. Każdy musi mieć swój samochód i swoje miejsce parkingowe. Dobra, jeszcze kawałek do tej rzeki i wracam, no co tutaj robić, nie? W każdym razie na przyszłość wiem, że trakiem bym tutaj się nie tyle co nie zgubił, tylko nie zaginął. A jeszcze chyba tam podjadę, bo ten budynek mnie ciekawi, co to jest. Za pałac. Jest rzeka. To jest chyba nawet droga, którą przyjechałem, autostrada tam dalej, za tym mostem. Okej, jadę do tego pałacu, zawrócę i wrócę z tych torów kolejowych w drugą stronę miasta. Chyba trafiłem w jakąś bardziej rozrywkową dzielnicę, bo co chwilę jakiś bar i pub, nawet ludzie są w środku. Jakiś budynek historyczny chyba, bo obok jest muzeum. Nie wiem, co to jest. Może to jest ten Capital, State Capital, nie wiem. Tu jest jakaś tablica, ale to odnośnie
odnośnie kobiety Mary Coggeshall, która żyła od 1836 do 1919. Ona była za tym, żeby kobiety mogły głosować w Stanach nie tak dawno. Zresztą w Kanadzie też. To musi mieć coś wspólnego z tym. State of Iowa. Dobra, na internecie sprawdzę, albo wy sprawdźcie i napiszcie mi w komentarzach. Ja wracam do traka. Zrobi się zimno i niedługo będzie ciemno i w ogóle muszę trafić do mojego domu i iść spać, bo jutro czeka mi dzień pracy. Jeszcze wracając po drugiej stronie rzeki, zobaczcie, tak też wygląda Ameryka. Ludzie mieszkają w namiotach, parę ogniska, parę kilometrów od centrum. Tam, tak wzdłuż tego. Zresztą w Montrealu było to samo. A ten jak sobie stał, tak stoi. Może to jaka nocna zmiana jest? No, samochody są, no to pff. I nawet jeden zniknął. Dobra. Jak jest nocna zmiana, to mnie zdejmą i sobie ruszę o 4 nad ranem. I wtedy będę mógł być szybciej w tym całym biut. No. Jak ja tutaj zajechałem, o który ja tutaj zajechałem? Około 6? Jakoś tak? Czy w pół do 6? To mogę o 4 nad ranem ruszyć. Dobra, koniec wycieczki.